Siemano, moi drodzy, robię przejęcie tego kanału, wpadłam dzisiaj do Curly i będziemy odpowiadać na wasze pytania z Instagrama. Witam na moim kanale. Jest teraz u mnie gościem w moim domu, to dlatego pozwoliłam sobie tutaj tak. Się wepchnąć, prawda? Ja jestem Paulina, tak jakby ktoś nie wiedział na przykład, kim jestem. To tak, mam zapraszam na kanał naszej czarszki tutaj. Bogini pielęgnacji twarzy. Bogini? To no już... tak, bo mi moje życie odmieniłaś przecież. No. Pytałyśmy was w sumie na Instagramie o to, co was interesuje, co chcielibyście wiedzieć i mamy... Ty masz sporo do mnie, ja mam całkiem sporo włosowych tak. Do ciebie. W ogóle to chciałam powiedzieć i chyba my obie takie dostałyśmy, że dziękujemy bardzo za wszystkie miłe słowa, że ładnie wyglądamy. I że jesteśmy bliźniaczkami i siostrami. Może tak. Tam kiedyś coś tam, nie wiem, trzeba się... Taty zapytać. Mój tata ma kręcone włosy, mama ma proste, to chyba jeśli już, to Jezu, musimy to... z moim tatą porozmawiać w tej sprawie. No, trzeba poważnie porozmawiać, naprawdę. Nie, serio, dzięki za wszystkie tak. Miłe słowa, naprawdę tak. Bardzo, bardzo przyjemnie się to czytało. To możesz zacząć, jako że to twój kanał. Okej, dzięki. Okej, ja też mam pytania do pielęgnacji twarzy, to jest twoja działka, więc zaskoczę. Mam pierwsze pytanie od Karolina Hall. I ono brzmi, wągry, udało mi się zmniejszyć na nosie, mezoterapia i głowa, niestety na policzkach nie. Jeśli chodzi o wągry i ogólnie o zaskórniki wszelkiego rodzaju, to jest po pierwsze bardzo długoterminowa sprawa. To od razu nastaw się na to, że nie będzie za 2-3 miesiące super, tylko to czasami można nawet około roku albo trochę dłużej na to czekać. Wiem, że to nie jest odpowiedź, którą każdy chce usłyszeć, raczej nikt nie chce tego usłyszeć, ale tutaj w kwestii pozbywania się właśnie wągrów i zaskórników to przede wszystkim czas, bardzo dokładne oczyszczanie, nie tyle agresywne, nie mocno myjące żele, tylko właśnie łagodne, ale regularne i bardzo precyzyjne, dokładne. Nie tam, że byle jak wieczorem po prostu zmywam makijaż i wstaję rano, jest spoko. Tylko naprawdę trzeba poświęcić ten czas. Załóżmy, że poświęcasz czas na nałożenie makijażu rano, no to co najmniej tyle samo czasu warto by poświęcić na pielęgnację wieczorem. Oczywiście nie mówię, że tam, nie wiem, 40 minut trzeba myć twarz, no ale żeby tego nie robić pobieżnie i tak byle jak. Warto też pamiętać o tym, żeby regularnie robić peeling. Jeśli chodzi o tą mezoterapię, to jest dla tych osób, które nie wiedzą, nakłuwanie taką rolką, która ma mikroigły i one powodują delikatne uszkodzenia na skórku i jakby skóra ma się sama regenerować. Taki roller to jest? Tak, taki roller. Ja mam odcinek u mnie na kanale z Michałem Domańskim, on jest kosmetologiem i tam wyjaśnia bardzo dokładnie, na czym to polega, jakie są rozmiary igieł, jakie rolki wybrać i tak dalej, więc myślę, że tam super, mogę odesłać. Dziękuję. I mam też dwa odcinki na temat tego, jak się pozbyć zaskórników. Tam też podrzucam kilka pomysłów na takie domowe zabiegi, które można sobie zrobić. Robić na przykład na maskę z węglem, to też nie są takie rzeczy, że nałożysz raz i już o, jutro rano nic nie ma, tylko to jest wszystko kwestia bardzo dokładnego, regularnego oczyszczania. Myślę, że każdy kiedyś miał problemy z tego typu rzeczami, tam, że coś się pozapychało albo właśnie jakieś wągry się pojawiły i tak jak mówię, przede wszystkim dokładnie i regularnie oczyszczać. Okej. 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 Czy próbowałaś kiedyś stosować metodę CG? Nie. I wszystko jasne. To znaczy, tam to jest 6 lat temu, jak zaczynałam, nawet w sumie więcej niż 6 lat temu, to tak próbowałam sobie używać produktów bez silikonów, ale to było dość chwilowe. W zasadzie potem wprowadziłam metodę OMO i tak mi zostało, tak najbardziej pasuje. W sumie może w przyszłości planuję zmienić tą metodę, tak sobie wypróbować, ale nie mam jakiegoś takiego parcia. Bardziej ale rozumiem, że nie masz nic przeciwko, żeby nie, po prostu potępiasz, nie. Czy co tam. Nie, jest okej. Okay. Okej, kolejne pytanie od Corni Careze. Pozdrawiam cię bardzo. No to moje. Mam skórę niby suchą, a bardzo szybko się wyświeca. Jak temu zaradzić? To jeżeli masz skórę suchą to i ona się szybko wyświeca, tak, to jest bardzo dużo osób wtedy myśli, że ma skórę tłustą albo mieszaną w kierunku tłustej. To jest tak, że przy skórze suchej, ja to uproszczę naprawdę do granic możliwości, przy skórze suchej naszej cerze brakuje tłuszczu, przy skórze odwodnionej brakuje jej substancji nawilżających. Więc spróbuj dołożyć do swojej pielęgnacji wieczorem olej i nie chodzi mi o to, że musisz całą twarz posmarować nie wiadomo jaką ilością oleju, tylko jakieś serum olejowe albo właśnie, jeśli masz olej jakiś, który ci odpowiada, no dużo jest
z popularnych olejów ogólnie dostępny, jakiś olej różany, czy olej marula, czy tam arganowy, czy nawet spróbuj sobie z kroplą oliwy z oliwek. Wiem, że to może brzmieć tak może nie do końca fancy, ale zobacz. Dołóż sobie po prostu jedną, dwie krople tego oleju do twojego kremu na noc i nałóż to na twarz. I zobacz po 2, 3, 4, 5 dniach, czy przypadkiem twoja skóra nie będzie się wyświecała tak bardzo. Bo to jest trochę na tej zasadzie, że jeśli ona jest bardzo mocno umyta, o i tutaj też delikatne produkty do mycia i demakijażu, bo jeżeli za mocno się tą skórę umyje, to ona wtedy, gruczoły robią coś takiego, że o kurczę, no teraz nie jest za dobrze, nie ma za bardzo tłuszczu, więc produkujemy bardzo dużo jego, no teraz, żeby wszystko wyrównać, no i mamy taką dziwną sytuację, no bo skóra jest sucha, jest dyskomfort, no ale czoło się świeci, tak, albo policzki się świecą, to właśnie można dołożyć tego oleju w pielęgnacji. I jest jeszcze taki motyw, o którym często zapominamy, że prawdopodobnie, jeżeli się stosuje takie klasyczne, normalne, drogeryjne produkty do makijażu, to po prostu mamy pory pozapychane trochę fizycznie w tej chwili tym kosmetykiem i skóra zaczyna się świecić, ponieważ na niej jest ten kosmetyk, ten kolorowy, że nakładamy jakiś krem BB z silikonem albo podkład taki tradycyjny, no i wtedy co, mam suchą skórę, no ale tu się świecę i dokładam jeszcze matujący puder i wtedy jeszcze bardziej wysuszam tą skórę i idę jakby zupełnie w drugą stronę. Także zacznij od tego delikatnego produktu do mycia i od dołożenia odrobiny oleju na noc i zobacz, czy skóra się trochę wyrówna z biegiem czasu, nie? Najlepiej jest dać sobie tak z 28 dni, żeby zaobserwować zmianę, bo wtedy spokojnie wszystko tam przejdzie, będziemy w tym samym dniu cyklu i zobaczymy, czy rzeczywiście jest jakaś poprawa. To jest niesamowite, że cykl ma znaczenie. To jest no, coś ale, dla mnie olśnienie. No bo zobacz, logicznym jest to, że na przykład 2 dni czy 3 dni przed okresem wychodzą ci pryszcze, no tak. Ale nielogicznym jest, że powiedzmy w 14 dniu cyklu, kiedy jesteś rozpromieniona, hormony są, wiesz, i wszystko jest w porządku, jesteś w dobrym nastroju, to wtedy skóra jest i mniej świecąca, i mniej no właśnie, zmian, nie? I tak dalej. Tak nie łączyłam, także totalnie. Jesteśmy całością, obserwujmy wszystko razem. Tak. Okej. O, ja mam tutaj pytanie, na które do końca świata bym nie mogła odpowiedzieć sama, więc Gosiu, pozdrawiamy Cię. Miałam proste włosy. Po ścięciu i włączeniu maski są pofalowaną szopą. Czemu? Brak równowagi, pech i przypuszczam, że maska to jest zbyt mało. Też zależy, jaka, co ta maska ma w składzie. Myślę, że to jest taka osoba jak ja, że kupiłam maskę do włosów tak, bez taka, wniku, co to jest za tak, maska. Tak, dlatego pewnie jest ten puch i no tutaj odżywka do mycia potrzebna jest. Równowaga pech przede wszystkim, to mam wszystko u siebie tutaj na kanale, także tak odsyłam. No, żeby... Co mogę więcej powiedzieć? No, trzeba pielęgnację całą dostosować tak, do tego, co się tak, dzieje. Tak, nie? Tak, mam też film, jak zacząć dbać o kręcone włosy, więc spokojnie, to się da zrobić wszystko. Pytanie od Jucia Dec. Miałyście problemy z trądzikiem? Pozdrawiam. Ja nie miałam problemu z trądzikiem jako takim, w sensie trądziku młodzieńczego nie miałam. Miałam tam kilka jakichś zmian, ale tego było bardzo, bardzo mało. Ja przez praktycznie, no grubą, większą część mojego życia miałam innego rodzaju kłopoty ze skórą, to znaczy miałam alergię prawie na wszystko i być może było też tak, że trądzik u mnie przyszedł niezauważony, ponieważ cały czas na twarzy były skorupy, łuszczące się kawałki od jakichś tam produktów, atopowe zapalenia na całych dużych płatach, więc może ja tego trądziku nie zdążyłam zauważyć, bo wszystko inne się działo, nie tak? Ale jako takiego trądziku, który trzeba leczyć u dermatologa, to nie, mnie to ominęło. Chyba. Ja w okresie dojrzewania miałam dużo krostek na czole. Też wydaje mi się, że to były takie kaszaki, takie potówki. Jak pracowałam na sezonie przy gofrownicach, to mi buchało ciągle ta para i no, po prostu była tragedia. Ale takiego jakiegoś mocnego trądziku, żeby do dermatologa, też nie miałam niczego takiego. Zawsze miałam jakieś niedoskonałości, coś tam było na tej cerze, ale to nigdy nie było w tą taką gorszą stronę. No bo to też bardzo dużo ludzi, powiedzmy 5 pryszczy na policzku od razu określa mianem trądziku. Ja nie do końca się zgadzam z tym, dlatego zawsze podkreślam, że ja trądzik rozumiem jako chorobę skóry, którą leczy się u dermatologa. Więc akurat na to nigdy nie byłam u dermatologa. To jest duże słowo, nie? Mimo wszystko ten trądzik, okej. O Jezu, jak się robi takie włosy? O! To cały kanał nie wiem, jest od czy tego. Nam czasu wystarczy. Świadoma pielęgnacja, dziękuję. Nie no, no przede wszystkim pielęgnujemy świadomie, tak? Jest stylizacja, odżywianie przede wszystkim włosów. Ja cały czas nie mogę w to uwierzyć, że stylizacja to jest po prostu końcówka pielęgnacji i nie trzeba siedzieć i układać tych włosów na szczotce albo z suszarką 750 lat. Nie, totalnie nie.
Totalnie nie. No co, no i przede wszystkim no zapraszam na moje te filmiki, tak, dla początkujących. Tam wszystko mam pokazane. I przede wszystkim film o myciu i stylizacji kręconych włosów. Mhm. Tam pokazuję, co dokładnie robię, jak wygniatam włosy, stylizuję. Tak, i już niektórzy teraz na przykład wiedzą, że trzeba tak. Na mokrych, a nie na suchych 80%. Na mój film, albo będzie u Pauliny film, jak ja jej myję włosy. O tak, też. To było całe spa i teraz mamy taki rezultat. Drugi dzień, a ja mam cały czas tak. Loczersy. Mamy wszystko i... dobrze tam opisane, tak. I to był pokazane. Tylko jeden, to był tylko jeden zabieg. I jeszcze ja do tego... jestem dumna z tego filmu, powiem Ci szczerze, bo naprawdę... Ja jestem dumna z tej głowy teraz. No z tego filmu właśnie i z tymi efektami, jakie wyszły naprawdę. No mamy sztos. Tak. Pytanie od Ol Korlowska. Info z apteki. Olej rycynowy spożywczy jest zupełnie inny niż ten do pielęgnacji. Jeśli czy się chodzi... z tym zgadzasz, z tym informacją z apteki? Szczerze mówiąc, nie trafiłam przez całe swoje życie nigdy na olej rycynowy spożywczy. Mhm. Nawet raz. Więc ciężko jest mi się wypowiedzieć, bo po prostu nie mam kompletnie żadnych danych w tym temacie. Jeśli chodzi o oleje, to ja pracowałam przez kilka lat w przemyśle kosmetycznym. Pracowałam w takiej firmie, która zajmowała się importem surowców do Polski i ja pracowałam przy ocenie jakości surowca i ogólnie przy recepturach, takich innych rzeczach. No i tam z jakości spożywczej oleju rycynowego, mówię, nie spotkałam nigdy i w prywatnym życiu moim też jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło. Więc bardzo mi przykro, ale nie mogę tutaj pomóc w żaden sposób. Okej. Od kiedy się znacie i czemu jesteście takie podobne? To do taty mojego musimy zadzwonić. No, a poznałyśmy się w Ostrowie na Secrets of Beauty. To w ubiegłym roku, we wrześniu jakoś było? Tak, był organizowany przez Michała. Pozdrawiamy. Tak, siemane. Tak, tam poznałyśmy się pierwszy raz. No i właściwie... Kliknęło. Tak, prawda, trzeba było już wtedy poprosić, żebyś mi tą głowę umyła, to bym pół roku chodziła w pięknych lokach. A ja tak ale... dwa razy się pytałam i chodziłam, tak, a może byś chciała, może ten, bo ja jak tylko usłyszałam... Ale wszystkie nowe kosmetyki, jak to tylko mówiłaś, że masz ten skręt i ja ciągle chodziłam i ci trułam, nie? A może ten, a może coś tam wykombinujemy? Że na swoją obronę powiem tylko, że ja nie używam nigdy 100 nowych kosmetyków na raz, tylko zawsze wprowadzam pomału, bo mam te alergie. Mhm. Poza tym ja troszeczkę podchodzę jak pies do jeża do kosmetyków do włosów, ponieważ miażdżąca ilość z nich ma bardzo silne zapachy. Ja wiem, że większość osób to lubi. Ja mam astmę i u mnie bardzo silnie bardzo silnie pachnące kosmetyki kończą się z tym, że ja siedzę z tym turbanem i mam głowę w otwartym oknie, nie? Bo jest trochę trudno, ja ale warto. Tak, ja byłam do tego stopnia zafiksowana, żeby ci te włosy zrobić, że ja zapominałam, że ty mówisz, że nie, bo ty masz te zapachy, że te... A ja potem drugi raz, nie? Się pytałam. A siedzimy przy stole. A spróbuj tego! A ty nie, no bo to ja nie wiem, co to za kosmetyki w ogóle. Ale teraz sobie wyszukałam na spokojnie wszystko, także teraz okay. Nadrobiłyśmy za wszystkie czasy. Mhm. Okej, okay. Kolejne pytanie od Carly I. Co polecasz na rozszerzone pory? Jeśli chodzi o rozszerzone pory, to jest kilka różnych rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Ja nigdy nie polecam jednego kosmetyku, że mówię, kup sobie to i będziesz miała małe pory. Tylko po pierwsze to tak, być może to jest twoja cecha, a nie twoja wada, czyli może po prostu tak wygląda twoja skóra, że masz rozszerzone pory, to jest po prostu taka twoja uroda. Mam odcinek też na kanale u mnie z Michałem Domańskim ponownie, on opowiadał tam bardzo dużo na temat tego, co można zrobić u kosmetologa albo u kosmetyczki z rozszerzonymi porami, żeby mieć takie większe rezultaty. Ja mam też taki film, w którym mam kilka sposobów na rozszerzone pory razem z zastosowaniem toniku chłodnego, obkurczaniem i tak dalej, to myślę, że nie będę już tutaj powtarzać tego kolejny raz. Tam macie 10 minut wszystko skondensowane, krok to po kroku. Ja podlinkuję to wszystko. Tak, wyłuszczone. Jak najlepiej ścinać włosy falowane typ 2A na 2B? Generalnie często zaczynamy pielęgnację świadomą z prosto ściętymi włosami. I wtedy włosy są ciężkie i czasami się zdarza, że ten skręt nie jest od skóry głowy, tylko od dołu. A to przepraszam, będę ci przebywać, bo ja zaraz zapomnę. Czyli jak ja mam wycieniowane włosy, to może to dlatego mi się tak dobrze skręciły, tak, bo nie tak, były... Tak, są fajnie uniesione do góry. Okej. Dlatego właśnie chciałam powiedzieć, że przy falowanych włosach... Nie, fajnie właśnie, że pytasz. Przy falowanych włosach dobrze jest właśnie te włosy wycieniować. I to faktycznie to cięcie falowanych włosów akręconych może troszkę się różnić, bo przy moich to jest po prostu pocinanie włosów od góry pojedynczo, zupełnie inaczej to wygląda, a przy falowanych no to jednak jest to cieniowanie, można pociąć od góry, ale to też wszystko zależy od tego, jaką tam fryzjer ma wizję, no i już nie mówiąc o tym, że fryzjer musi być zaufany i musi wiedzieć, co robi, nie?
Okej, okay. Nawet nie wiedziałam, że to ma jakieś znaczenie. Tak, i jeśli chodzi też o to cięcie i o ten skręt, to no, czasami też cięcie nie wystarczy, no bo po prostu może tak mamy, że włosy kręcą się od środka w dół, nie? Mm-hmm. Okej. Ale cięcie to jest dobry sposób na to, żeby wydobyć ten skręt. Mm-hmm. To może ja mam jeszcze jedno, tu no. Za okazją, zaraz obok. Jakie dokładnie kosmetyki do włosów poleciła Ci Magda? To myślę, że fajnie by było, jakby trochę może wspomnieć o tym, że to, co ona mi poleciła, to nie znaczy, że Wy sobie kupicie dokładnie ten sam zestaw i będzie ten sam rezultat, nie? Tak. No może się sprawdzić, ale nie musi. Tutaj kolejne. I ja nie wiem, czy mam polecić produkty jakieś jeszcze tutaj dodatkowe? Ja myślę, że możemy odesłać też do tamtego odcinka, bo tam jak są zbliżenia, jest pełna lista, wszystko po kolei, w takiej kolejności, jak używałyśmy. Tak. Jedyne co, to chyba będę musiała pamiętać, żeby tam dopisać ten to był Iris, czy Bez, czy inny Bez nawilżający jakiś... Anwen. Tak, że nie kupiłam jej, ale wpiszę ją tam, mam mentalną notatkę. Tak. No i tak jeszcze tylko dopowiem, że jeśli chcecie jakieś inne odżywki, to ja też mam na blogu spisy różnych, podzielone na odżywki do mycia, na maski emolientowe, humektantowe, proteinowe i tam. Tak, wszystko. Można sobie fotkę strzelić i potem według tego korzystać. Dokładnie. Kolejne pytanie od Ol Korlowska. Czy sposoby produkcji hydrolatu różanego ma naprawdę duże znaczenie? Czy sposób produkcji ma? Tak, znaczy... Może inaczej odpowiem. W większości przypadków produkcja hydrolatu będzie wyglądała bardzo, bardzo podobnie, ponieważ proces destylacji polega na tym samym. I tutaj, jeśli chodzi o dostępność hydrolatów na polskim rynku, to jest trochę na tej zasadzie, że w wielu miejscach kupicie ten sam hydrolat w innych opakowaniach. Bo na przykład jest ten jeden produkt, który ma tylko jednego dystrybutora i on następnie sprzedaje do różnych sklepów te swoje hydrolaty i one są pakowane w butelki i mają naklejane etykiety tego konkretnego sprzedawcy. Więc tutaj, jeśli macie dokładnie identyczne składy, to jest dosyć duża szansa, że one będą z jednego miejsca i to nie jest nic złego, to jest normalne, bo na przykład tylko jeden dystrybutor sprowadza to do kraju. Jeśli chodzi o sam ten proces, to no, ciężko jest jakoś zmienić proces destylacji, który jest dosyć sztywny, tak? Także tutaj ten proces produkcji będzie w większości przypadków wyglądał bardzo, bardzo podobnie. No wiadomo, a może cenowo jak to wygląda? Tańsze, czyli takie same, czy gorsze? Cenowo to będzie na tej zasadzie, że prawie wszystko inne ma wpływ na cenę surowca niż sam surowiec. Jak kupujesz opakowanie, które jest szklane z atomizerem i będzie miało piękną etykietę, on będąc tym samym surowcem będzie znacznie droższy od tego, który będzie w plastikowym ze zwykłą zakrętką, bo to będzie kosztowało powiedzmy 10 zł, a samo opakowanie, a tutaj będzie powiedzmy tam, nie wiem, 4 zeta za butelkę, 3,70 za atomizer i do tego jak kupujesz etykietę za 50 groszy i tak dalej, no to wiadomo, to się wszystko składa, więc... Różnice mogą być naprawdę ogromne. A jeszcze, przepraszam, jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Czasami ktoś kupuje produkt certyfikowany i wtedy proces certyfikacji jest bardzo drogi. Uzyskanie certyfikatu to jest kosztowny proces. Znaczy, to jest po prostu, cała akcja jest kosztowna, więc ten surowiec, który kupujecie, też będzie znacznie droższy. Okay. Czego najbardziej nie lubicie w świecie YouTube i Instagrama? Pozdrawiam, tu pani zawsze zostawia ciekawe pytania. Czego ja nie lubię? Mhm. Ja nie lubię patrzenia tylko na swój nos. Co jeszcze? To czekaj, ja tak prosto z głowy pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, tak mi, wiesz, przychodzą na myśl, to powiedziałabym tak, brak taktu, brak dobrego wychowania w komentarzu, brak umiejętności przedstawiania swojego zdania bez obrażania tej drugiej osoby. To troszkę jest uciążliwe. Takie rzeczy jak interpretowanie wszystkiego tak, jakby ono było powiedziane bezpośrednio do tego człowieka. Czyli na przykład jak powiem, moim zdaniem to nie jest zbyt dobry krem. I wtedy ktoś to interpretuje jako, mówisz mi, że nie umiem używać kosmetyków? Tak, jak ja nawet nie mam świadomości, że tam gdziekolwiek jest taki człowiek, który lubi ten krem. I ktoś to interpretuje właśnie na tą negatywną stronę. To są rzeczy, które są po prostu dosyć uciążliwe. Bo już pokaż cycki i w ogóle to pomijam, nie? To jest ta strona, która jest poniżej poziomu. Nie warto je brać nawet pod uwagę w tym ocenianiu. Myślę, że to... Wiem jeszcze co. Jeszcze jest jedna rzecz, która mnie irytuje. I to jest algorytm YouTube'a. A.
To jest rzecz, która doprowadza mnie do szału po prostu kosmicznego, to, że żeby się utrzymać w tym algorytmie, żeby moje filmy były wyświetlane ludziom, którzy już mnie obserwują i już chcą oglądać te filmy, żeby im się pojawiły w subskrypcjach, to ja muszę ich prosić, żeby zostawiali komentarze, zostawiali lajki, żeby wciskali dzwoneczek i robili 7 tysięcy innych rzeczy, tylko po to, żeby oglądać kogoś, kogo już sami zasubskrybowali, chcą oglądać. I jeżeli w moich filmach nie ma kontrowersyjnych wypowiedzi, kontrowersyjnych tematów, jeżeli w tytułach nie ma jakichś clickbaitowych elementów, to po prostu YouTube twierdzi, że ten materiał jest niewarty pokazywania. To to jest taka rzecz, która mnie trochę drażni, bo no, to jest po prostu przykre, że tak to wygląda, nie? Ja na YouTubie jestem właściwie jeszcze taka świeżynka, bo mój kanał ma niecały rok. Świeżynka to przy mnie, chciałaś powiedzieć. Ja jestem dinozaurem YouTube'a. Jak niektórzy ludzie nie mieli internetu, już filmy nagrywa. Nie żartuję oczywiście. Ale denerwują mnie twórcy, którzy jakby autentyczność jest na ostatnim miejscu. Płatne współprace, które widać po prostu na pierwszy rzut oka, jest to po prostu chamstwo dla mnie. No, dla mnie to jest po prostu nie do pojęcia. Takie rzeczy. Na Instagramie cóż. No na Instagramie chyba najbardziej mnie denerwuje taka sztuczność na niektórych kontach, wiesz. Ja lubię, jak jest takie naturalne podejście, takie zdrowe podejście, pokazanie to, że jesteśmy równi, że tak samo ty, jak ja jesteśmy normalnymi ludźmi, a niektórzy kreują się na nie wiadomo kogo, nie? Aha, że w sensie kreujesz życie specjalnie na potrzebę konta, tak? To ja mam dosyć inne podejście do tego, dlatego że dla mnie Instagram jest zupełnie innym miejscem niż ten, o którym słyszę i YouTube tak samo, ponieważ ja oglądam tylko te miejsca i tylko te osoby, które mi się podobają. Dla mnie to jest ciekawe, nie? I ja, ciężko jest mi się wypowiadać na temat tego, jak wyglądają sztuczne konta, bo żadnego takiego nie oglądam. Oglądam tylko to, co mnie interesuje. No takie są, nie? Ja sobie wiemy, tak że wybrałam są. Ten fragment z internetu, żeby on odpowiadał mi. I w momencie, jak trochę wykruszyło się tych osób, które się o wszystko denerwowały, no to teraz ja mam na Instagramie tak fantastyczną społeczność, że po prostu slow clap, nie? Sami fajni jeśli chodzi o obserwatorów, no to ja też nie mam zastrzeżeń, tylko generalnie chodzi o ten cały Instagram, nie? O ten taki amerykański, tak? Tak. No tak, no tak w sumie górnolotnie powiedziałam. Nie górnolotnie, ale tak ogólnikowo. Tak, okej, wiem, nie? O co chodzi. No to ja mam tylko, ja mam tyle Instagrama z całej reszty. O, pokażecie kilka waszych ulubionych upięć? Masz film o upięciach na tym, jak zrobić sobie fryzurę? Mam tylko dwa koki. One są bardzo proste, ale dużo osób mnie o nie prosiło. Ale chcę zrobić taki film z upięciami, więc coś tam wykombinuję. Ja to umiem tylko warkocze robić i zrobiłam kilka filmów takich też u mnie. Nie są one jakieś specjalnie takie... No dobra, są super łatwe, nie oszukujmy się. Chciałam szukać jakiegoś ładnego wyrazu na to, ale one są najczęściej takie, jak mam paskudne włosy i trochę mi jest wstyd wyjść z domu, a chciałabym coś tam upiąć i mam dwie lewe ręce do czesania, to właśnie takie są moje fryzury, więc jeśli macie jeszcze bardziej dwie lewe ręce niż ja, to na pewno wam się uda, to taka sytuacja. No, ale moje ulubione upięcia to jest właśnie kok do góry, taki sztywny, taki albo taki luźny, albo ananas. Ja tylko kokoska znam. Też miałaś ananasa przecież. Nie, to był kokos. Ananas. Nie, to był kokos. Powiedzcie coś jej. To był kokos. Too late. Dobra, kolejne pytanie od Ol Korlowska. Czy mydło Aleppo pewnie? Aleppo. Może działać komedogennie? Ojej, to jest troszeczkę na tej zasadzie, że z tą komedogennością, może inaczej odpowiem na to pytanie. Ja nie wychodzę z założenia, że jeżeli mamy informację, że jakiś produkt może być komedogenny, to że on na pewno będzie Ciebie zapychał, bo to do końca tak nie działa. Jeśli chodzi o to, czy może być tak, że będzie zapychanie po mydle Aleppo, to odpowiedź brzmi i tak, i nie. Bo w zależności od tego, jak będziemy go używać, czy to mydło będzie wchodziło do mycia twarzy, na przykład po jakimś olejku albo po balsamie myjącym, i wtedy ono będzie usuwało nadmiar tego balsamu i cały syf z dnia, jakiś kurz, pył, makijaż, czy będziemy nim myć po prostu samą czystą skórę. Ja miałam taki moment, kiedy kończyły mi się alergie, przechodziłam na jakiś tam zupełnie inny tryb pielęgnacji i mydło Aleppo wówczas pomogło mi wygoić wszystkie zmiany, które miałam na twarzy. Jeśli chodzi o zapychanie, u mnie nie było problemu, ale znam też mnóstwo osób, które mają na przykład skórę suchą, chcą używać mydła Aleppo, żeby pozbyć się trądziku neuropatycznego od drapania, który jest na
na policzkach, więc sięgają po ten produkt i się okazuje, że tak, tutaj gdzie są te zmiany, to one zaczynają się trochę goić, ale na czole i na nosie pojawiają się zapchane pory, bo na przykład nie zwracały uwagi, żeby bardzo dokładnie umyć, albo zostawiały warstwę mydła, która była niedokładnie spłukana. I to jest takie, no mówię, trochę trudno odpowiedzieć, bo to jest takie pytanie, jakbyś wzięła jakikolwiek krem ze sklepu, pokazała mi opakowanie, powiedziała, ej, a on mnie zapcha? No ja nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, bo też nie wiem, jak twoja skóra pracuje, czy masz jakieś zaburzenia złuszczania, czy ona sobie radzi świetnie, czy skóra jest na tyle w na tyle dobrym stanie i na tyle genetycznie ci się poszczęściło, że możesz tylko umyć ją, nie wiem, wodą z jakimś delikatnym żelem i wtedy ona sprawdza, wszystko jest w porządku, nie potrzeba jakiejś zaawansowanej pielęgnacji. Trzeba sprawdzać. Można kupić malutkie mydła Aleppo. Wiem, że jest taka firma Tade i oni robią dosłownie takie maleńkie mydła. Można sobie kupić tam za kilka złotych i sprawdzić, poużywać przez 2-3 tygodnie i wtedy będziesz wiedziała, czy to jest coś dla Ciebie, czy nie. Super. Okidoki. O, ja mam takie fajne pytanie. Od Polish Goat 1. Co na stare, głębokie blizny potrądzikowe? Wizyta u dermatologa albo u kosmetologa. Bardzo jest mi przykro to powiedzieć, że ciężko będzie w domu sobie z tym poradzić, ale jeżeli już są stare blizny, takie głębokie zrosty, zwłaszcza jeżeli jest tak, że to ma bardzo ciemny kolor i jest trochę wklęsłe, to znaczy, że tam już się porobiły zrosty głębokie, no i wtedy najlepiej jest się wybrać właśnie do dermatologa albo do kosmetologa na zabieg. Ja mam też film z kosmetologiem na temat blizn i też odeślę do tego odcinka, bo tam on dokładnie tłumaczy, po co to się robi, co to będzie, jak to będzie wpływało na skórę, czego się spodziewać, kiedy efekty będą widoczne i tak dalej. Niestety domowym sposobem są rzeczy, których się nie da pozbyć. Bardzo mi przykro, tak jak mówię, ale no, to jest jedyna uczciwa odpowiedź, jakie mogę udzielić. Okej. Czy to był wspólny włosing? Wczoraj wrzucałam zdjęcie w turbanie z ręcznika. Nie, tylko tak dla jaj założyłyśmy, a dzisiaj mi się zakręciło z przypadku. No, oczywiście film u Ciebie, tak? Już tak, miałyśmy tu taki włosing był. Okay. Większy niż w całym życiu moim, w jeden dzień. Tu mam takie dwa pytania dotyczące pielęgnacji cery naczynkowej. Mhm. I pierwsze jest pytanie od Jestem Lisem. Jakie serum do cery naczynkowej polecasz? A drugie od Midianeczki. Pozdrawiam. Pisze, że ma pytanie. I co polecasz do pielęgnacji cery naczynkowej? Tak może ogólnikowo, nie. Dobra, wiem, to konkretne. Może powiem w ten sposób. Też odeślę Was do odcinka 5 porad dla cery naczynkowej, bo ja tam mam całą listę produktów, które polecam do takiej skóry. Na ten moment powiem w ten sposób. Lepiej jest nie skupiać się na tym, żeby znaleźć jeden kosmetyk, który do cery naczynkowej się nadaje, tylko najpierw się zastanowić, jaka jest moja skóra, bo to, że są naczynka, to jest dodatek. Wasza skóra będzie albo sucha, albo tłusta, albo mieszana i do tego będzie miała naczynka, tak? Bo naczynka to jest jakby ten, nazwijmy to problem, a bardziej cecha, ale dbamy o skórę jako całość, nie o same naczynka. Więc najpierw trzeba dobrać sobie pielęgnację do tego rodzaju skóry, jakie macie, czy ona jest właśnie sucha, żeby ją porządnie nawilżyć i tak dalej, i tak dalej. I jeśli chodzi o naczynka, to w momencie, kiedy o całą skórę zadbamy i ona jest nawilżona, jest załagodzona, nie ma żadnych abrazyjnych, agresywnych środków myjących, więc te naczynka też są mniej widoczne i cała skóra jako element, jako cała twarz wygląda lepiej i jest po prostu ukojona i dbamy o nią tak, jak ona powinna być zadbana, to naczynka stają się trochę mniejszym problemem, bo zdecydowanie mniej to widać. Tak jak mówię, jeśli chodzi o konkretne produkty, teraz tak na szybkości to mogę powiedzieć tylko o oleju różanym, jeżeli nie macie alergii na róże, hydrolat różany albo woda różana to są też fajne produkty, bo one trochę ochładzają, będzie łatwiej ten rumień usunąć. Taki trik, trzymać krem albo serum do twarzy w lodówce, a wtedy jeżeli jest też trochę chłodniejsze, to zwłaszcza jeżeli macie nie tyle naczynka rozszerzone, co łatwo się rumienicie, to też będzie ochładzało i szybciej będzie to schodziło, także to takie rzeczy na szybkości, bo trochę jest skomplikowana taka pielęgnacja, ale można to spokojnie ogarnąć. To już do Ciebie na kanał odsyłamy, nie? Po więcej informacji. Tak, tam jest dużo, ten człowiek dużo opowiada o takich rzeczach. Ulubiony poprawiacz nastroju. Zaskocz mnie. Jeżeli widzicie, tam z tyłu za nami właśnie pies zdecydował, że będzie musiał sprawdzić jakość naszych kubków od kawy, czy one są wystarczająco trwałe i będzie sprawdzała pewnie, czy nie spadną na podłogę. Więc jeśli będzie nagły hałas, to z góry przepraszam. Masz jakiś taki go-to, że ci smutno albo nie wiem, nieprzyjemnie? Muzykę sobie włączam. A, no, jest, ja też mam playlistę na dobrą muzykę i to już dużo daje mi takie przemyślenie tego, czemu jestem smutna. I czasami tak troszkę w głowie udaje mi się to poukładać, nie? Że jakoś tak tłumaczę sobie, że może nie warto. Zależy też w jakim stopniu jestem smutna, ale no tak, no wiesz, żeby po prostu bez sensu się nie smucić.
Ja mam zawsze tak, no, że dobra. Jeśli mam zły nastrój, to głównym takim poprawiaczem nastroju jest przerwanie tego, co się dzieje. Czyli na przykład jak siedzę i czytam coś i to sprawia, że się czuję jakoś tam, jestem przygnębiona albo jest mi w jakiś sposób niedobrze i nie chodzi mi o fizycznie, tylko mentalnie, to wtedy po prostu przestaję to czytać, opuszczam pomieszczenie, w którym się znajdowałam, wyjdę na spacer na chwilę albo pójdę sobie zrobić kawę, cokolwiek, jakąś drobną rzecz, którą lubię. Powiedzmy, że to jest, nie wiem, zrobię sobie herbatę, która wiem, że mi smakuje i wiesz, przerywam tą sytuację, w której jestem. Czy tam, jak nie wiem, kłócę się z kimś, jest taka sytuacja, że no, wszystko się bardzo tak nawarstwiło, jest nieprzyjemna sprawa, to wtedy mówię, że proszę, przestajmy na chwilę rozmawiać i ja wrócę do ciebie, odetchnąć ale potrzebuję chwilę przerwy, nie? I wtedy wracam już z o wiele lepszym nastrojem. No i ja kocham czerpać radości z drobiazgów, więc jak mam, nie wiem, mój ulubiony wachlarz, i się powachluję tym wachlarzem. Ja się cieszę z takich rzeczy. To po prostu u mnie tak wygląda. Więc herbata. Przytulić się do moich psów. O Boże, najlepiej. Też. Zawsze działa. Mogę się podzielić. Zawsze działa. To są takie właśnie rzeczy. I ja jeszcze mam tak, że makijaż sobie robię. Jak na przykład jestem smutna, albo jest mi przykro, albo coś. Wtedy robię sobie przerwę. Tak, jabłuszko Morenita przyniosła. Wychodzę na 5 minut, umaluję się. Ja w ogóle mam tak, że często wyciskam z dnia 5 minut, żeby przerwać to coś, co się dzieje i wtedy dla siebie wrócić też z nastrojem. No? Też jak mam zły jakiś taki moment, no to na przykład nawet jeśli jestem przed okresem, no to sobie robię takie domowe spa. No? Uwielbiam sobie peeling ciała zrobić, peeling twarzy. Zadbać o siebie. Tak, zadbać o siebie. Ja zawsze pomyśleć mówię o sobie. Tak, jak zadbasz o siebie, to będziesz mogła wtedy dbać o resztę. Tak. Bo jak sama się czuję. I nie chodzi mi o zadbanie, że zadbana kobieta, że ma ładnie pomalowane paznokcie czy coś, tylko żeby zadbać o swoje samopoczucie. Czy jeśli to jest tak, że przy zrobieniu sobie, nie wiem, maseczki, jest ci wesele i potem się lepiej czujesz, bo masz, nie wiem, bardziej miękką skórę, to wtedy ogólne nastawienie jest bardziej pozytywne. Jest łatwiej wysłuchać kogoś, kto ma zły dzień i chciałby się tym podzielić, albo poradzić komuś, coś, albo po prostu, no nie wiem, lepiej się wtedy przyjmuje, jak nie wiem, ktoś jest nieprzyjemny, stoi w kolejce za tobą i burczy, to... Po prostu być miłym, uśmiechniętym, życzliwym i widzimy też zwrotny ten uśmiech, nie? To jest super. Tak. Ja wiesz, jak czasami tak robię, nie wiem, czy ci to mówiłam wczoraj, czasami tak robię, że idę w słuchawkach na spacer z psami i śpiewam sobie piosenki po drodze i mam taki, z jednego miejsca jak wracam, to mam taką bardzo długą, prostą i idę tamtędy i czasem sobie tańczę w tych słuchawkach z psami i ja wiem, teraz większość osób siedzi, oh my god, she's crazy. I to prawda. I za każdym razem, jak idę i mam pełen banan, ludzie jadą samochodami i wszyscy się uśmiechają do mnie. No właśnie, bez to jest względu super na wiek, płeć, obojętnie, tak. to... No. Chociaż jest też duża szansa, że po prostu uśmiechają się do moich przepięknych psów, ale wolę sobie mówić, że to uśmiech odwzajemniony. Nie, ja myślę, że chyba głównym takim czynnikiem jest to, żeby nauczyć się cieszyć z małych rzeczy. Nawet to, że siedzę w pracy i myślę, Boże, kobieto, możesz chodzić, możesz, nie wiem, no to są patrzeć. Akurat takie dosyć duże rzeczy, nie? No, ale wiesz, nawet tak sobie zdać z tego sprawę na chwilę, się zatrzymać. Tak, i... to co mamy, a tak. czego moglibyśmy nie mieć, nie? A też takie kompletnie drobiazgi typu mam najlepszy kubek na piętrze. No, ale tak nie żeby sobie to wmawiać, tylko żeby to też poczuć, nie? Że tak właśnie jest, nie? No, ale to jest trochę tak, że ja to powtarzam naprawdę do pożygu, nie? Już mówię to chyba wszędzie, ale to jest moje motto życiowe poniekąd. Język kształtuje rzeczywistość. I jest tak, że jak będę mówić cały czas, no jeszcze mam tu gówno do zrobienia, jeszcze muszę ten shit skończyć, muszę jeszcze się tym... No to po pierwsze masz poczucie, że jesteś przymuszona do wykonania czegoś, a po drugie, że to coś, za co będziesz się zabierać, jest nieprzyjemne, jest nudne, jest jakieś z góry smutne, takie przykre. Tak. Więc Boże, jak się nastawisz... Za kaszę mnie przepraszasz? Nie, bo tak głośno będzie czy coś, nie? No i jak się zabierze za przedstawianie samemu sobie Morenita? Dziewczynki z dziewczynkami, poprawiasz nastroju przyszedł. Przyszedł nam powiedzieć, że chyba już pora kończyć ten odcinek i się wybrać na spacer, co? Tak. Co? Czy mam jeszcze jakieś pytania? Masz jeszcze jakieś pytania? Jeszcze drugi przyszedł w tej chwili. Ja już mam, to już było wszystko z mojej strony. Tak. No myślę, już możemy zakończyć. Mamy teraz już dwóch napastujących, które chcą być na dwór. Lester też przyszedł. Tak. Idziemy na spacer. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Ja znowu ja się wcinam, jakbym była u siebie. Dobrze. Przepraszam. Spokojnie, możesz mówić, ja tutaj kaszel jakiś. Kłaczek wszedł. Kłaczek. Ten kłaczek tutaj wchodzi na kolana, widzę. No. Morenita, niecały, starczy. Dobra. Dzięki za
oglądanie. Mam nadzieję, że wytrwaliście, bo to będzie długi, to był długi materiał, tak? No, że te nasze może rady do kawy się ktoś miał, albo do obiadu tak, sobie obejrzał. Dokładnie. Albo ciuchy składał. I że, nie prasowo. Wiem, poprawiłyśmy wam humor. O, no. No i to by było na tyle, co nie? Tak, dziękujemy wszystkim osobom, które zostawiły nam jakieś pytania. Bardzo tak. Fajnie, ciekawie było wam poodpowiadać. Tak. Mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze. Tak, mam nadzieję, że jakieś jeszcze takie Q&A stworzymy. No raczej. Już wiesz, gdzie mieszkam, to możesz przyjeżdżać. Tak. Okej, okay, pa, pa. Pa. To moje okej, okay, dziecko. Okej, okej.